rolling with the best. Cześć, z tej strony Adam, witam na kanale Auto Discover w odcinku, w którym będziemy omawiać sobie imprezy z Beat Show, czyli nadchodzący weekend, ostatni weekend wakacji. Będziemy sobie też omawiać rzecz, którą będziemy rozdawać na tej imprezie, czyli będzie możliwość wygrania samochodu. Szczegóły oczywiście na stronie z Beat Show, a ja Was zapraszam na prezentację samochodu. Niedawno Rzeszów stał się miastem, który posiada obecnie najwyższy mieszkalny budynek w Polsce. Warto zaznaczyć, że to jest mierzone z iglicą, ponieważ iglica robi tu robotę. Olszynki Park, jak się nazywa ten budynek. Można powiedzieć, że to jest początek takiego rzeszowskiego Manhattanu. Jak się Wam podoba, napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście mieszkać na 40, czy tam na 40 którymś tam piętrze, bo chyba tyle jest. Idziemy po naklejeczki. Jaki będzie odpowiedni napis? Wygraj mnie. O, zostań żołnierzem, patrz. Może taki napis damy na korwetę, zostań żołnierzem. Takie patriotyczne, nie? Kiedyś to do wojska się ludzie bali iść, bo mówili, że fala, że tam gnoją, że to... No tak było to przedstawiane, nie wiem, czy pamiętacie. Może starsza część, chociaż ja nie mam jakiejś takiej młodej widowni, nie mamy. Pamięta taki program telewizyjny, dokument Kawaleria Powietrzna? Tam, jak ktoś nie pamięta, to niech sobie zobaczy, tam śmieszne to było, jak tych żołnierzy tam gonili. Po prostu boję się ciemności, ja nie wejdę. Ile masz, 2 lata czy 5? Nie no, 20, ale nie wiem. 20 lat masz, się boisz ciemności! Bo 20 lat ma i się boi ciemności. Na przód żołnierz, zatkę wepchnąć. Rozkaz. Dobra, już wejdę. Pan poruszył tutaj na fachowie. Co, idziemy po naklejki, bo zboczyłem z tematu. O, to łysy wszystko wie. Łysy zawsze wszystko wie. Łysy wszystko wie, cześć. Wiesz, powietrze wychodzi, wiesz, nie zostawiam ci bomby. Wiem, dla lamusu. Rakle. Dlatego nie mogłem ci normalnie wydrukować, więc jesteś doświadczony jest. Przeceniasz mnie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Więc teraz Wam przedstawię samochód, który będzie do wygrania właśnie na Speed Show 31 sierpnia, 1 września. Losowanie, cała loteria odbywa się przy pomocy jednego z youtuberów, Arturo. W tym wyzwaniu postanowiłem zmienić 100 tysięcy kroków na 100 tysięcy kroków prostej linii. Możecie też gdzieś u niego tam sprawdzić na kanale. W każdym razie my ten samochód znaleźliśmy, ja go osobiście sprawdzałem. Co jest właśnie ciekawego, ponieważ zgłosili się do mnie organizatorzy tej loterii, ja nie mogłem tego samochodu im ściągnąć, bo mieli zbyt mało czasu, więc taki samochód trzeba było znaleźć w kraju. I tutaj nie lada wyzwanie. Tych korwet, o ile nie ma wcale tak mało, to znaleźć auto, które, no wiadomo, że każda z nich jest w jakimś stopniu była lub jak przyjechała ze Stanów, ponieważ nie były dostępne, więc w jakimś stopniu musiała być uszkodzona. Pierwsze linki, jakie oni mi wysłali, to były auta z dość dużymi przebiegami, które na zdjęciach, jak się okazało, po weryfikacji wyglądały niewesoło. I ja powiedziałem, że w tym budżecie, jaki macie, panowie, znajdziemy samochód z mniejszym przebiegiem, dużo mniej uszkodzony i w dużo fajniejszym stanie. I co jest właśnie fajnego w tym samochodzie? Przede wszystkim to, że to auto ma zaledwie niecałe 30 tysięcy kilometrów przebiegu. Przyjechał ten samochód do nas już w roku 2016. Ściągnąłem na tą potrzebę, znaczy wydrukowałem na tą potrzebę Carfax, który Wam za chwilę oczywiście pokażę, że to auto zbyt długo w Stanach się nie najeździło. Miało tak naprawdę jednego tylko właściciela i doszło do kolizji z innym pojazdem mechanicznym, tak jest to opisane przynajmniej w Carfaxie. Natomiast z tego roku, czyli auto już kupione w 2017 roku w Stanach, no ciężko było znaleźć zdjęcia. Nam się udało wygrzebać te zdjęcia w czeluściach internetu. Zapłaciliśmy za taki dodatkowy raport i okazało się, że samochód z tej strony miał małą stuczkę. Te zdjęcia Wam też pokażemy.
Carfaxie jest też błędna informacja, że samochód miał wyszczeloną poduszkę powietrzną, co nie miało w ogóle miejsca, samochód nie miał wyszczelonej poduszki, więc skupiając się na jakby weryfikacji tego samochodu, obejrzałem jakby miejsce naprawy, no bo na tym się należy skupiać, jak wiadomo, gdzie samochód był uszkodzony. On był oczywiście z tej strony, teraz jest pokryty folią, ale no jakby nie nosi śladów niedbałej naprawy. Jak auto jest tak długo w kraju, to można też sprawdzić, jak to wyglądało, historię pojazdu, czyli w tak zwanym cepiku. I tutaj okazało się, że samochód, to się potwierdziło, jest od 2017 roku w Polsce. Cały czas jeździł w rękach jednego właściciela, pokonał niewiele ponad tak naprawdę kilkanaście tysięcy kilometrów. W większości stał w garażu i co ciekawe, też pokażemy tutaj przebitkę z wizyty Arturo u nas w salonie w Rzeszowie. To auto, jak go kupiłem, miał jeszcze fabryczne opony od nowości. Opony, wiadomo, w takim samochodzie, mając prawie praktycznie 10-letnie opony, trzeba było je wymienić, więc wymieniliśmy te opony na nowe opony Michelin te sportowe. To są Sport Cupy dokładnie. Podoba się? Do wygrania będzie. Jak widać, samochód wzbudza zainteresowanie, więc co jeszcze zrobiliśmy z czynności takich serwisowych? Wymieniliśmy świece, wymieniliśmy olej w silniku, sprawdziliśmy hamulce, one nie są zużyte, zostały wymienione opony. Samochód jest gotowy do jazdy, mogę go w 100% zarekomendować. Zresztą zobaczcie, jak to wygląda w środku. Ten samochód ma minimalne zużycie, można powiedzieć. To wszystko wygląda po prostu na ten dokładnie przebieg. Samochód pod spodem jest szary, więc jakby ktoś chciał ten samochód rozkleić, to też jest taka możliwość. I możemy mu nawet to na imprezie Speed Show zrobić, jak wyrazi taką chęć i wygra osoba, która będzie na imprezie. Jedyny mankament w tych korwetach to jest skóra, która marszczy się na podłokietniku. Natomiast tutaj jest to w bardzo, bardzo małym stopniu. Samochód bardzo ładnie się prezentuje. Zobaczmy, ile on ma przebiegu na dzień dzisiejszy. 29 300 km. Pewnie zrobię nim jeszcze 100 czy 200. Będzie można losy też kupić w trakcie imprezy. Na aucie są już pojedyncze QR kody, dzięki którym możemy trafić na stronę. Natomiast na stronie Speedshow jest odnośnik do loterii, więc zapraszam do udziału. Szansa wygrania jest naprawdę, naprawdę duża. Jak mogliście przed chwilą zobaczyć, ten dach się chowa tutaj do tyłu, więc jest to nadwozie typu targa. Normalny kabriolet ma miękki dach, który się chowa elektrycznie. Natomiast tutaj no przy pomocy drugiej osoby to dosłownie w minutę możemy ten samochód zamienić, można powiedzieć, w kabriolet. Pamiętajcie, nie zapomnijcie kupić losów, żeby móc wygrać. Szczęściu trzeba pomagać. Samo się nic nie zrobi. Nie wygrywa ten, kto nie gra. A tutaj szansa jest naprawdę duża. Swoją drogą przypominam wam o loterii na tą piękną korwetę, bo oprócz nagród pobocznych jest opcja wymiany samochodu na 180 tysięcy. Więc jest to pokaźna sumka, którą można wydać na wiele rzeczy. Pamiętajcie też, że oprócz głównej nagrody przygotowałem e-booka, w którym przekazuję bardzo dużo swojej wiedzy, podpartej dużym doświadczeniem YouTube'owym oraz pracą w agencji, godzinnego tajnego vloga z backstage'em filmów oraz filmem, który postanowiłem nie wrzucać na kanał. Dodatkowo 2 godziny podcastu. Żeby wziąć udział w loterii, wystarczy wejść na arturoauto.pl, zalogować się dosłownie w 3 sekundy przez Facebooka, Google czy Apple ID. Potem wybierasz e-booka, który Ci interesuje, a zaczyna się już od 39 zł, czyli jednego wypadu do kina. Dodatkowo każdy kupiony e-book daje 10 zł cashbacku na Picodi, więc można powiedzieć, że każdy kosztuje 10 zł mniej. A oprócz tego oczywiście ta przepiękna korweta może być Twoja. A przez takie rzeczy jak otwierany dach, superfolia, sportowe opony i wiele, wiele więcej, prezentuje się nieziemsko. Więc nie trać czasu i wbijaj na arturoauto.pl. My jesteśmy współorganizatorem imprezy z ramienia Global Motors i organizujemy 2 duże strefy na wydarzeniu. Jest to strefa aut typu supercar. Tam będą samochody typu Ferrari, Lamborghini, McLaren i auta, których na co dzień ciężko jest zobaczyć. W zasadzie pojedyncze sztuki na ulicach. O łącznej wartości kilkudziesięciu milionów złotych. Wszystko w jednym miejscu. Będzie można sobie wejść do tej strefy. Będzie sobie można wejść do tej strefy. Będzie sobie spokojnie można te auta zobaczyć z bliska. One nie będą odgrodzone. Będzie też 2 duża strefa. Jest to strefa aut amerykańskich, gdzie będą już konie mechaniczne w takim wydaniu amerykańskim, czyli większość aut z silnikami oczywiście V8, ryczącymi. Po prawej, tutaj mojej prawej, waszej lewej lub prawej, w zależności jak stoicie do mnie, można zobaczyć przedsmak tego, co będzie stało. Jest to korweta oklejona, jak widzicie, w takiej pięknej, błyszczącej folii. I tutaj ciekawostka, ten Chevrolet będzie do wygrania na tym wydarzeniu.
więc nie lada gratka. A obok stoi Dodge Charger, też z potężnym motorem, 6,4 litra, prawie 500 koni mocy. Napęd oczywiście na tył. Ruszając pod świateł, za każdym razem praktycznie się trakcja włącza. Na imprezie też będą motocykliści, czyli ta impreza jest również otwarta dla jednośladów. Jak już wspomniałem, będą te całe wydarzenie będzie podzielone na poszczególne strefy, czyli klimat imprezy będzie jakby też, można powiedzieć, podzielony, ponieważ jedną z głównych atrakcji oczywiście będzie drift. Zresztą jak widać tutaj po samochodach, które stoją obok w kontenerze, no może to nie jest driftowóz, ale no potężnie stuningowany. Takich driftowozów, załóg driftowych na imprezie będzie 50, czyli bardzo dużo. Dodatkowo jakie atrakcje dla najmłodszych, oczywiście jakieś dmuchańce, karuzele, zjazd food trucków. W każdym razie będziemy mieć strefę amerykańską, gdzie będzie, no szacujemy, ponad 100 samochodów typu muscle car. Będą to nie tylko najnowsze samochody, czyli nie tylko najbardziej popularny, można powiedzieć, Ford Mustang, Dodge Charger, Challenger czy Camaro, ale będą też takie oldtimery i youngtimery. Czyli również będzie tam strefa takich starszych samochodów, oczywiście też większość silnikami V8. Ciężko będzie zliczyć, ile tam będzie koni, ale to już będzie szło w dziesiątki tysięcy. Natomiast taką wisienką na torcie będzie, tak jak wspomniałem, strefa supercar, gdzie bardzo drogich, wszystkie, powiedzmy, przedział od 500 000 do 2-3 milionów za sztukę. I tam będzie stało naprawdę na jednej małej, można powiedzieć, połaci terenu kilkadziesiąt milionów złotych. Więc będzie to można te samochody obejrzeć z bliska. Ta strefa będzie częściowo też zamknięta, ale będziemy do niej wpuszczać, będzie można sobie zrobić zdjęcie, obejść ten samochód dookoła. Na większości imprez takie auta są po prostu oddzielone i można je tylko zobaczyć za jakiegoś parawanu, natomiast tutaj będzie można spokojnie koło nich przejść. Oczywiście, tak jak wspomniałem, strefa zabaw, food trucki, dla jednośladów też się coś znajdzie. Co? Zapraszamy! I do wygrania właśnie. Stoimy przed Corvettą do wygrania na imprezie. Losowanie będzie w niedzielę 1 września. Do wygrania będzie Chevrolet Corvette. Dokładnie ten oklejony przed nami. Jego wartość jest około 240 tysięcy złotych. Organizator loterii pokrywa ubezpieczenie OC i AC na cały rok. No i jakby pokrywa również podatek, więc odbiera ktoś nagrodę i bezkosztowo sobie jeździ. No bezkosztowo, no trzeba zatankować. Można powiedzieć, że cały rok jeździ bezkosztowo tym samochodem, a jak się mu nie spodoba, to będzie go można wymienić na równowartość bodajże 180 tysięcy złotych w gotówce. Więc całkiem ciekawy konkurs. Więcej informacji na stronie Speed Show odnośnie tej loterii. W tym odcinku to już wszystko. Serdecznie Was zapraszam na imprezę Speed Show, do udziału w loterii. Tymczasem ja odjeżdżam hulajnogą w kolorze Auto Discover spośród najbardziej znanego pomniku rzeszowskiego w całym kraju. Suba daj, łapkę w górę i do zobaczenia na imprezie. Cześć!